A, wszystko jest idealne, dopóki twój chłopak nie zacznie pytać o to, co jest do jedzenia. Oto jej odpowiedź. Wow, nie wszystkie dziewczyny są takie same. Szkoda, że nie chodzę z wiedźmą Maleficent. Ty piłujesz jej rogi, a ona swoje paznokcie. Idealnie! Ale szczerze, czasami ta czarna wróżka pamięta o tym, co trzeba zrobić w domu. Robi nawet pranie. Zaczekaj, potrzymaj to. Ups, Tymon nie ma najlepszego cela. No i masz, wkurzyłeś ją. Teraz będziesz musiał być toreadorem. Dobrze, że masz czerwoną ścierkę, ale lepiej stąd zwiewać. O rany, chyba naprawdę się wkurzyła. Złapię cię i ukażę. Ale jej rogi krzyżują jej plan. Jednak przestępca daleko nie ucieknie. Jedyne, co może zrobić, to błagać o litość. Ale to chyba nie pomoże. Nie, fantazjowanie o wiedźmie to zły pomysł. Ale nawet z prawdziwą dziewczyną ciężko iść na kompromis. Pozostaje tylko pomarzyć. O słodkiej królewnie Śnieżce. Musisz znaleźć pracę. Oczywiście jako książę, nie krasnoludek. Ale to nie wystarczy. W pokoju nadal jest bałagan. Ale Śnieżki to nie obchodzi. Przeżuwanie jabłka i gadanie przez telefon to jedyne, co ją interesuje. Naprawdę, po co się wysilać, jeśli można zadzwonić po ekipę sprzątającą? Śnieżka otwiera okno i woła krasnoludki na pomoc. Jej mali przyjaciele przybiegają w sekundy. Oni poradzą sobie z największym bałaganem w kilka chwil. Tak jak nauczył ich Disney. Czy to nie wspaniałe? Jakie fajne fotki! No może poza to. Jak mam ją odwiedzić? Ale dla księcia też jest zadanie. Zawieszenie nowej firany. Będzie o wiele przytulniej. Ups. Jeszcze raz. Okej. Chociaż ten materiał jest zbyt piękny, żeby być zasłoną. Raz, dwa, trzy, oto nowa sukienka. I co? Kto jest najpiękniejszy na świecie? O nie! Czy to nasza nowa zasłona? Chcę zrobić księciu pyszną kolację. Ale nie rób sobie nadziei na solidny posiłek. Jabłka, jabłka i znów jabłka. Jak daleko sięga wzrok? To dobra dieta. I jaka kreatywna. Ach tak, i napój. Jabłkowy poncz oczywiście. Czas wrócić do rzeczywistości. Kochanie, zrób mi masaż, bolą mnie plecy. Jak możesz odmówić swojej dziewczynie? A kiedy masujesz jej plecy, możesz pomarzyć o kobiecie kocie, leżącej na kanapie i mruczącej. Chcesz się pobawić? W kotka i myszkę. Jej instynkt bierze górę. Ale nie ma nic fajniejszego od laserowego wskaźnika. Koty je uwielbiają. Ale fajna zabawa. Okej, wystarczy tych zabaw. Czas posprzątać. Miau! Jakie to ekscytujące! Wow, to bardzo przewidywalna odpowiedź. Przyzwyczaj się, stary, ona jest kotem. Ale kiedy nadejdzie czas kąpieli, będziesz chciał być Batmanem.
Tylko prawdziwi superbohaterzy mogą wsadzić kota do wanny. Zamoczyć stopy? Nie ma mowy! Hej, dlaczego się pchasz? Wybacz, kochanie, coś mi się śniło. Tymon próbuje zamówić jedzenie. Ale z tym też chyba jest problem. Daj mi długopis. Musimy zapisać numer zamówienia. Cicho bądź, nie przeszkadzaj mi. Nie kończ rozmowy. No, trudno. Zawsze tak się dzieje. Konflikt interesów. Gdybym spotkał Daenerys z Gry o Tron, moje życie wyglądałoby inaczej. Wow, ale kobieta. Nigdy nie będziesz przy niej głodny. Jajko? Spoko. Ale kiedy będziemy jeść? Poczekaj, aż wyjmie z mikrofalówki. Mały smok? Ale słodziak, co nie? Mam nadzieję, że nie zionie na mnie ogniem. Dodatek w rodzinie jest super. Ale matko smoków, zjemy coś dzisiaj? Wygląda na to, że młodej mamie nie zależy na jedzeniu. Musisz sobie coś sam ugotować. Gdzie moje dzieciątko? Nie przerobiłeś go chyba na sałatę? Szukanie smoka nie przynosi rezultatów. O, tu jest! Chowa się w liściach. Tymon, masz dzisiaj szczęście. Chciałam ci obciąć głowę. Ale silne kobiety mogą też pozytywnie zaskakiwać. Jak miło! Dziękuję, kochanie! Prezent? To dla mnie? A co to ma z tobą wspólnego? To urodziny dragonka! Naprawdę? Ciasto, balony i muzyka dla tej małej, zielonej jaszczurki? Pomyśl życzenie! Wow, to świetny pomysł! Skończ te sny na jawie. Skończyła mi się kawa, zrób mi jeszcze jedną. Jak możesz zrobić coś do jedzenia, jeśli nawet nie wiesz, gdzie jest sól? O, jest moja dziewczyna. Hej, gdzie są nasze... Zaraz, chwileczkę. Ale głodny facet to zły facet. Nie zapominaj o tym. Okej, wydech. I twoje marzenia przenoszą cię do innego, pięknego świata. Gdzie jesteś Cezarem i masz swoją Kleopatrę. Czy wspaniały dowódca musi sam szukać makaronu instant w szafkach? Co to za bałagan? Wszędzie tylko mleko. W porządku. Oto moja Kleo. To nie jedzenie, tylko odmładzający tonik. To beauty hack ze starożytnego Egiptu. Okej, zobaczmy, co jest jeszcze w koszyku. Kwaśna śmietana. Ej, zostaw to, to mój krem. O nie, moje oczy. Co robisz, kobieto? Mogę przynajmniej zjeść ten jogurt? Nie. Probiotyki są bardzo dobre dla skóry. Okej, a ryż to ryż? Czy jakiś składnik na ryżowy puder? Gdzie nie spojrzysz, wszędzie jakieś kosmetyki. Kleopatra jest przyzwyczajona do luksusów. Służby z wachlarzami, owoców. Świetna obsługa. Oczywiście to ty musisz za wszystko zapłacić. Tymonowi kończy się cierpliwość. Jestem głodny, gdzie moje jajka? Ach, zmęczona jestem, zamów sobie pizzę, masz tu kasę. Dziękuję, łaskawa pani. Masaż? Bardzo chętnie. Bingo, a teraz to on obsługuje Kleopatrę. I jest gotów na wszystko. Nawet na pogłaskanie jej węża. Podczas gdy Cezar odzyskuje świadomość, Kleopatra jest w mlecznej kąpieli. Z płatkami róż. Ta kobieta wiele wie o usługach w spa. To mleczna impreza. Miałem właśnie zrobić kakao. Nie obrazisz się, prawda, kochanie? O czym tak marzysz? Proszę,
Myślałam, że szukasz soli. Tak, dziękuję. Wow, ale się dopasowali. Możesz pomedytować, patrząc na rybę. Albo telewizor. Wow, gdy nagle... Mała syrenko, to ty? Trzeba było bardziej uważać z akwarium. Znów te same problemy. Zostaw, to moja ulubiona bajka. Nic nowego. Jakie to smutne. Zabiera mu nawet poduszkę. Tak, to koncert solowy Arielki. Żyje w podwodnym świecie. Tylko to ją obchodzi. Okej, mam dość. Wychodzę. Hej, a co ze mną? Ogon zamiast nóg nie jest zbyt praktyczny. I za długo szykuje się do wyjścia. Podasz mi proszę torebkę? Rzadko zdarzają się okazje do żartów na syrenach. A teraz mnie podnieś. Cóż, inaczej z nią nie wyjdziesz. Sushi, nareszcie jakieś normalne jedzenie. O, co tam masz? Fajne wałki do włosów. Dobrze, że mamy widelce. To nie widelec, tylko grzebień. Ach. Przed tobą jeszcze najlepsze. Jesz rybę, ty morderco. Mam nadzieję, że to nie był florek. Wow, rekinku, widzisz co za potwór z niego? Musisz zostać weganinem. Okej, poszła sobie. Ale co mam teraz zrobić? Ale nuda. Co by było, gdybym... poznał Cruelle de Mon? Naprawdę jest okrutna. Palenie nikomu nie służy. Wszędzie pełno dymu, nie mogę oddychać. Ale łatwiej jest jej zerwać z chłopakiem niż ze śmierdzącym cygarem. Dymon ma ciekawą rolę do zagrania. Bycie modelem dla płaszczów kleksy. Jak długo mam tak jeszcze stać? Wystarczy, dosyć tego. Spadam stąd. Potrzebuję futra od zaraz. O, witaj piesku, jaki wspaniały kolor. Chodź do mnie. Uciekaj piesku, uciekaj. Szkoda. Pies jest w dobrych rękach. Zwariowałaś? Zadzwonię po służby zwierząt. Ach, rzeczywistość może być bolesna. Znów bujasz w obłokach? Kto szybciej dotrze do łazienki? Dobrze, że Tymon ma o czym marzyć. Na przykład o pójściu do łazienki, gdzie nikt ci nie przeszkadza. Możesz w spokoju umyć zęby, gdy nagle... Aaaa! Zjawia się twoja dziewczyna, Fiona ze Shreka. Jest tak zaskoczony, że chyba zemdleje. Po co ci pasta do zębów? Użyj naturalnych składników. Weź robaka i wyciśnij go na szczoteczkę. Nie, to za dużo. Sprawdźmy jej kulinarne talenty. Oczy? Nie będę tego jeść. Ale Fiona może namówić cię do wszystkiego. Co to za magia? Bycie Shrekiem to nie było marzenie Tymona. Teraz na pewno jesteście idealną parą. Chyba mam jakieś omamy. W końcu normalna dziewczyna ze wszystkimi wadami jest lepsza niż ta wymyślona. Podobał ci się nasz filmik? Daj nam znać poniżej, która wersja najbardziej cię zaskoczyła. Kto jest twoją ulubioną postacią? I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych skeczy od Trum Trum Wow!